Witam wszystkich serdecznie, Morda z tej strony i witam w kolejnym odcinku z Gran Turismo. No i jako, że no tak trochę te okrążenia są dosyć krótkimi filmikami, to postanowiłem, że zanim, albo inaczej może na przemian, będę dawał auto spoza na przykład kolekcji, będę testował czasy tych aut, które się pojawiają tutaj w menu w międzyczasie, czyli tak jak mamy tutaj przykładowy właśnie z Hondą Integrą. No akurat Integrę już sprawdziliśmy, ale tak żeby było powiedzmy fair, czyli menu numer 1, czyli to będzie japońskie auta kompaktowe i mamy. To są w ogóle pierwsze auta, którymi jeździmy, jedno musimy kupić używane. Czyli mamy Honda Fit, hybrydówkę 2014 rok, Toyota Aqua S. Z 2011 roku, no i Mazda Demio XD. Turning z roku 2015. I oczywiście będziemy wchodzić na znany nam tor. A ja jeszcze coś tylko sobie sprawdzę, bo dzisiaj nie sprawdzałem legendarnych aut. Ford GT, McLaren, tak sobie. A kosztują ogromne pieniądze. No dobra. Pierwszą na liście mieliśmy tam Toyotę Aqua S, więc poszukajmy jej. Mam już tych aut naprawdę, naprawdę dużo, więc postanowiłem najpierw... O, jest Toyota. No, zrobić to, że właśnie pierwsze będą szyte z kolekcji, albo inaczej, zrobił kolekcja i jakieś inne auto, które w kolekcji nie jest, tak będzie najsprawiedliwiej. Czyli Deep Forest, próba czasowa, pełen tor, 17:45. Mini Cooper 2.17, Mitsubishi GTO 2.01. No i Honda Integra poniżej 2 minut. Niedużo, bo niedużo. Zobaczymy, jak sobie poradzą pierwsze samochody. Oczywiście, żeby nie było, sprawdzamy wszystkie parametry. 122 konie mechaniczne, moment obrotowy 110 nanoniutonometrów, pojemność 1,4 powiedzmy, 1080 kg, no, do setki 13,52. Wszystko zwykłe, normalne, bez żadnych redukcji. Także lecimy. Jak widać, auta nie będą zbyt zrywne. Oczywiście. To są chyba w ogóle wszystko auta hybrydowe, tak mi się wydaje. Natomiast... No, dźwięk już nie jest taki fajny jak w poprzednich samochodach. Długa prosta. Droga hamowania bardzo długa. Specjalnie mam włączone te drogi hamowania i tak dalej, żeby to było widać tą różnicę, bo ja specjalnie tego nie potrzebuję. No, trochę ją wyniosło, myślałem, że... Oj, zepsułem zakręt. No, niestety, bywa. Ale powiem wam, że mimo wolnej prędkości strasznie opornie zakręca. Nie podoba mi się. No, tak jakby w ogóle... Przód napęd niby, ale...
Bardzo ciężko. Wydaje mi się też, że bardzo wolno. Wydaje mi się, że wolniej niż Mini Cooper. A jeździ się nią naprawdę, no, kiepsko. Przynajmniej mi, może ktoś tam. Ale w moim odczuciu jest strasznie kiepska. W sensie, jeśli chodzi o sterowność, bo wiadomo, jak na tą klasę samochodu, to jakby przyspieszenie, prędkość nie jest najgorsza. Więc mamy długą prostą i do mety. Będzie szybsza niż Mini Cooper, ale całkiem niedużo. Oczywiście z każdej kamery pokażemy ją. Tak to wygląda. O, na drifcie ładniej zakręciła niż normalnie. No tak wygląda Toyota Aqua. Szczerze mówiąc, wrażenia z jazdy bardzo średnie. Ja nią w ogóle to nie jeździłem, bo ogólnie ja jeździłem Hondą Fit. Czas 2.11. No tam jeden sektor bardzo zepsułem, więc mogłoby być lepiej. No jest trzecia, no to jest niecałe 6 sekund w sumie, no jakby się uprzeć. Szkoda, że tu nie mogę jakby zmienić samochodu z miejsca mapy, tylko będę pewnie musiał. Chociaż zaraz, jak kliknę próba czasowa, kliknę tu, to tu chyba będę mógł zmienić samochód, czy nie? Tak się zastanawiam, nie mogę zmienić samochodu. A jest, zmień samochód, dobra. Czyli teraz powinna być Honda Fit Hybrid 14. Jest. No i tak, co nie możemy powiedzieć. Więcej koni mechanicznych, 140. Moment obrotowy, nie pamiętam ile tam był, ale 133. Pojemność taka sama, waga taka sama. Do setki 16 sekund. To tak powiem szczerze, tam chyba było niby szybciej. Nie, zobaczymy. Honda Fit. No i gaz. No, lepszy zakręt moim zdaniem. Dobra, okrążenie tak naprawdę zaczyna się stąd. Wydaje mi się, że mimo większego rozpędu, czyli większej ilości koni mechanicznych, jest bardziej zamulona ta Honda, ale może to takie wrażenie. Ale zakręty o niebo lepsze. Chociaż zobaczymy tutaj. Pewnie. Tam zepsułem przecież całą sekwencję zakrętu. Nie, zakręty ma o niebo lepsze. Nie wynosi tak. Toyota była strasznie sztywna.
Ale jak to będzie czasowo, to zobaczymy na końcu. Czuję, że ta Honda jest taka ociężała, jak się w rozpędzie, mimo właśnie większej mocy, teoretycznie. Ale... Zakręt śmierci. No ale zakręty mają niebo lepsze moim zdaniem. No i ostatnia prosta. I będzie wolniejsza. O, jakoś 2 sekundy, mimo że mi się jechało niebo lepiej. No to ciekawe. Honda wygląda tak. O, no nią to już tutaj. O, ciężko, ciężko. Zawsze sobie lubię zobaczyć ten jeden zakręt. No tak wygląda Honda Fit. Taki zdobyła czas. No i zostało nam ostatnie auto, czyli Mazda. Szczerze tutaj z tym wynikiem jestem zdziwiony. No to są tam około 2 sekund, tak 2 sekundy. Straty, mimo że tam przecież Toyotą miałem dość poważne problemy na zakrętach. Dobra, i teraz szukamy ostatniego samochodu, czyli Demio Mazda. Oczywiście pokażemy. I to w ogóle ma 104 konie mechaniczne, czyli jest najsłabszy teoretycznie. Pojemność taka sama. Moment obrotowy w ogóle ma niski. Waga do setki 19 sekund. Teoretycznie najgorsza z nich wszystkich. No, ale jak widzieliśmy wcześniej, to niewiele znaczy. Ma o wiele ciekawszy za to dźwięk silnika niż tamte. I ta jest chyba na benzynę, bo na wskaźniku paliwa nie widzę bateryjki. A to chyba jedyna spalinowa. No, zobaczymy jak sobie poradzi. Rozpęd dość wolny. Teraz zobaczymy. Zygzak, tak zwany. Trochę z kłopotami, ale wydaje mi się o wiele szybciej niż w przypadku Hondy. No i o wiele czyściej niż w przypadku Toyoty. Sterowność oceniam na dobrą. Czas na tunelu podobny chyba jak Honda, więc chyba jednak Toyota będzie najszybsza, mimo kłopotów z zakrętem. No ale zobaczymy. Ale tu bardzo wolno, tu jest dopiero 140 na godzinę. Gdzie tu chyba Toyotą to już
Było około 160. Dość szeroko. I Toyota będzie najlepsza. Mazda będzie najgorsza. Natomiast, no powiem szczerze, że no, driftuje fajnie. Tak, jest najgorsza, natomiast wizualnie Mazda moim zdaniem jest najładniejsza, bo nawet ten kokpit ma taki dość ładny. No i to resztę zostawiam wam. Tak to wygląda. Co mnie ciekawi, że właśnie mimo zepsucia zakrętu i tam problemów Toyoty, to ona naprawdę była szybka. I Honda miała wiele więcej koni. Tam była różnica chyba 122 a 140. No a Mazda, no nic ponad sekundę w sumie, prawie dwie do Mini Coopera, więc jest bardzo, bardzo słaby wynik. No i to na razie byłoby na tyle, jeśli chodzi o japońskie auta kompaktowe. Także do zobaczenia w kolejnych takich wyczynach.